Cześć i ponownie witam Was obok fantastycznego sportowego coupé, jakim jest nowa Toyota GR86. W tym materiale skupimy się na dwóch kwestiach. Po pierwsze, zobaczymy, jaka jest podstawowa wersja wyposażenia Dynamic, a także jak ten samochód sprawdza się z automatyczną skrzynią biegów. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartes i dziś zapraszam Was ponownie na test nowej Toyoty GR86. A zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Dzięki! Zanim przejdziemy dalej, jeśli interesuje Cię pełny test nowej Toyoty GR86, to odsyłam Cię do mojego poprzedniego filmu. Kilka tygodni temu na tym kanale pojawił się już materiał z tym modelem w topowej wersji wyposażenia i z manualną skrzynią biegów. A jeśli chodzi o nasz dzisiejszy egzemplarz, to ten niebieski kolor nie do końca pasuje mi do tego modelu. Z jednej strony mnie cieszy, ponieważ przywodzi mi na myśl moje pierwsze Subaru BRZ, które odbierałem w 14 lub 15 roku, jednak znając ten samochód już w czerwonym lakierze, myślę, że takie właśnie jaskrawe kolory jak czerwony czy żółty po prostu bardziej do tego samochodu pasują. Jeśli chodzi o zmiany stylistyczne wariantu Dynamic z przodu, nie znajdziemy tutaj żadnych różnic. Jedyną zmianą są mniejsze felgi. W naszym egzemplarzu mamy felgi 17-calowe, a w poprzednim mieliśmy felgi 18-calowe. Więc teraz już nie przedłużając, zapraszam Was do wnętrza. A we wnętrzu jest kilka znaczących różnic względem tego, co pokazywałem Wam ostatnim razem w topowej wersji wyposażenia. Po pierwsze, fotele są one teraz materiałowe, nie są skórzane jak ostatnim razem. Podobnie tutaj to wykończenie na drzwiach. Wcześniej to była Alcantara, teraz to jest po prostu skóra. No i oczywiście daszek nad zegarami też już nie jest z Alcantary. To, co mnie zdziwiło, to z uwagi na to, że podstawowa wersja wyposażenia Dynamic nie ma podgrzewanych foteli, to nie mamy tutaj przycisków. Jednak z uwagi na to, że ich tutaj nie ma, mamy tutaj dodatkowe miejsce na napój. A być może pamiętacie, ostatnim razem narzekałem, że jedyne miejsca na napoje są tutaj schowane w tym schowku, który raz się otwiera, raz nie. Więc nie jest to praktyczne, nie jest to wygodne do codziennego użytkowania. Więc tutaj plus tej właśnie podstawowej wersji wyposażenia. A jeśli chodzi o inne zmiany, to one już nie wynikają z podstawowej wersji wyposażenia, tylko z uwagi na to, że mamy tutaj skrzynię automatyczną. Pojawił nam się tutaj EyeSight, czyli technologia od Subaru, wspiera nas tutaj, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dzięki czemu teraz mamy tutaj adaptacyjny tempomat, który sam utrzymuje prędkość względem poprzedzającego go pojazdu. Gdy mamy wersję z manualną skrzynią biegów, mamy tradycyjny, zwykły tempomat, który po prostu utrzymuje zadaną mu prędkość. Kilka słów dodatkowych, jeśli chodzi o wyświetlacz za kierownicą. Ostatnim razem tylko wspomniałem, że jest tu połączenie dwóch wyświetlaczy. Teraz też troszeczkę to lepiej widać, ponieważ mamy inaczej ułożone słońce. I na tym lewym wyświetlaczu, oprócz informacji o średnim zużyciu paliwa, naszym przebiegu i tak dalej, możemy tutaj również sprawdzić kilka innych rzeczy, jak na przykład przeciążenia. Mamy tutaj wykres naszego silnika, maksymalnego momentu obrotowego i maksymalnej mocy. Mamy tutaj również stoper, jeśli byśmy robili okrążenie na torze, więc jest tu kilka dodatkowych fajnych rzeczy. Mamy tu również podgląd z EyeSight, który nie działa z uwagi na umiejscowienie mojej kamery i właśnie tutaj również możemy ustawić wszystkie systemy bezpieczeństwa, jak czujniki parkowania i tak dalej. Mamy też dodatkowe ustawienia EyeSight, czyli może ten samochód uruchomić dźwięk, jak wykryje przeszkodę, informacje o ruszaniu i inne
te rzeczy wszystko ustawiamy tutaj poprzez ten wyświetlacz. Niestety to nie jest zintegrowane tutaj z centralną naszą jednostką. Wszystko inne jest dokładnie takie samo, jednak odniosłem wrażenie, że w tej wersji wyposażenia głośniki grają troszeczkę gorzej. Nie zrozumcie mnie źle, zestaw audio w GR z manualem również nie grał jakoś bardzo dobrze, jednak wydaje mi się, że tutaj gra to minimalnie gorzej. Prawdopodobnie cała jednostka sterująca tutaj jest od Subaru, a nie od Toyoty, z uwagi na to właśnie, że mamy tutaj EyeSight. Więc procesor dźwięku być może jest troszeczkę gorszy lub jest ten system bardziej obciążony i gra to gorzej, lub po prostu ja odczuwam to, że jest inaczej, ja tak naprawdę jest identycznie, a jeździłem kilkoma innymi samochodami w międzyczasie. Jednak całościowo ten zestaw audio wydaje mi się, że gra tutaj po prostu minimalnie gorzej. I witam Was już za kierownicy nowej Toyoty GR86 w wersji z manualną skrzynią biegów. Jeśli chodzi o dane techniczne, jest to oczywiście dokładnie ta sama konstrukcja, jak pokazywałem Wam ostatnim razem w wersji z manualną skrzynią biegów, czyli pod maską znajdziemy tutaj bokser o pojemności 2,4 litra, o mocy 234 koni mechanicznych oraz 250 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Manual przyspieszał według naszego testu również w 6,3 sekundy. Skrzynia automatyczna na papierze jest wolniejsza o 0,6 sekundy, czyli 6,9 do sekundy. Prędkość maksymalna podobnie, również około 230 km na godzinę. W odróżnieniu od wersji z manualną skrzynią biegów, tutaj mamy trzy tryby jazdy. Normalny, taki zwykły do codziennego użytkowania, mamy tryb sportowy oraz tryb snow, czyli gdy mamy warunki mocno zimowe, jeśli ktoś z Was będzie jeździł kiedykolwiek tym samochodem zimą. Więc teraz przełączmy się w tryb sportowy. Jak widzicie, minimalnie zmieniły nam się tutaj zegary. Pojawiła nam się również informacja, na jakim aktualnie jesteśmy biegu. Wyłączmy teraz kontrolę trakcji oraz włączmy tryb sportowy. Przepraszam, to trzeba... O! Przytrzymać, wszystko wyłączyć. Mamy w tym momencie pełny tryb wyścigowy i sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Zmiana biegów między jedynką a dwójką. Coś tutaj troszeczkę nie wyszła. Jednak gdy mamy ten tryb, to auto będzie... Znaczy nie mamy tutaj launch control, tylko ten samochód będzie bardzo efektywnie i efektownie palił gumę na postoju. Bardzo fajna rzecz swoją drogą. Ale sprawdźmy to jeszcze raz, bo jestem ciekaw, jak ten samochód przyspieszyłby, gdybym go troszeczkę krócej przytrzymał. Się zdecydowanie gubi, jeśli chodzi o zmianę z jedynki na dwójkę. Zróbmy trzecią próbę, tym razem manualnie zmieniając w nim biegi. Dobrze, przestawmy mu tryb na manualny. W tym momencie będziemy zmieniać biegi na łopatkach i zobaczymy, trzecia próba, jak ten samochód przyspieszy ze startu zatrzymanego. Wszystko stracił tę moc. Być może zmieniłem za szybko, ale już nie będziemy się na tym rozwodzić, nie będziemy męczyć tej jednostki napędowej. Włączmy kontrolę trakcji. I kilka słów, jeśli chodzi o jazdę tym samochodem z automatyczną skrzynią biegów. Po pierwsze, od razu muszę powiedzieć, że jest to lepsza skrzynia biegów niż ta, która występowała w GT86. Tamta skrzynia biegów to był koszmar. I pamiętam, gdy odbierałem Subaru BRZ w końcu z automatyczną skrzynią biegów, prosząc bardzo długo Subaru Import Polska, aby dostać do testu właśnie taką odmianę, to zacząłem rozumieć, dlaczego nie chcą mi jej dać do testu. Ponieważ ta jednostka wtedy do niczego się wręcz nie nadawała. Auto, gdy jest w manualnej skrzyni biegów, jednak jeśli chcieliśmy
cokolwiek osiągnąć, jeśli chodzi o frajdę, to niestety ta skrzynia wręcz męczyła tę jednostkę napędową. W przypadku GR86 mamy tutaj zupełnie nową skrzynię biegów, również sześciostopniową, z pojedynczym sprzęgłem. Jednak tutaj działa dużo sprawniej. Znaczy, jak widzieliście, test przyspieszenia nie do końca mu wyszedł tak, jak powinien mu wyjść. Niemniej jednak, do codziennej jazdy ona sprawdza się dużo, dużo lepiej. Jest całkiem dobrym kompanem do codziennego podróżowania. Gdy mamy tryb sportowy, jesteśmy teraz na prostej drodze, to jeśli depnę mu, to on zareaguje. Nawet stwierdził, że nie potrzebuje zmieniać biegu. Całkiem rozsądnie, ponieważ rzuciłby wtedy jedynkę. Oj, co tu się z asfaltem stało? Spore zniszczenia. I reaguje całkiem w porządku. Tak się w każdej sytuacji. Dociskam, on od razu reaguje. Również jest to spowodowane inną jednostką napędową i innym wykresem maksymalnego momentu obrotowego. Niemniej jednak, z tą skrzynią biegów również ten samochód jest bardzo przyjemny do codziennego podróżowania. I tak jak powiedziałem Wam wcześniej, gdy mamy skrzynię automatyczną, mamy tutaj również system EyeSight, czyli mamy większe bezpieczeństwo do codziennego podróżowania. I to się wszystko ze sobą bardzo spójnie łączy, ponieważ manual to jest generator frajdy. To jest fantastyczny samochód do zabawy. Również do codziennego podróżowania jak najbardziej w porządku. Niemniej jednak, to jest samochód wtedy przeznaczony bardziej do zabawy. Gdy mamy wersję z automatyczną skrzynią biegów, to jest samochód zaprojektowany, wydaje mi się, bardziej do codziennego podróżowania. I z uwagi na to, że mamy tutaj EyeSight, adaptacyjny tempomat, system informowania, czy zjeżdżamy z pasa ruchu, automatyczne hamowanie i tak dalej, powoduje, że ten samochód dużo lepiej nadaje się do codziennego podróżowania w mieście. Więc mamy tutaj większą wygodę, komfort niekoniecznie i również większe bezpieczeństwo. Więc oczywiście chciałbym Wam teraz powiedzieć, jeśli zastanawiacie się nad zakupem wersji z automatyczną skrzynią biegów i będziecie jeździć po mieście, to jest to najlepsza opcja. Niemniej jednak auto nie jest już dostępne, ale jeśli będzie dostępne i zastanawiacie się nad zakupem GR86 i planujecie jeździć tym samochodem głównie właśnie po mieście i korzystać z niego jako samochód na co dzień, to tak, automatyczna skrzynia biegów jest w tym samochodzie godna polecenia. Ten samochód wręcz mnie zszokował, jeśli chodzi o jego przyjemność prowadzenia, ponieważ on czasem zarzuci, tak jak teraz. Ale zazwyczaj tego robić nie będzie. On będzie to robił jedynie, gdy naprawdę wymusimy na nim taką reakcję. Ponieważ on na co dzień jest uspokojony. On nie traci kontroli, jest bardzo przyjemny. Jest wręcz nieco innym samochodem w tym samym opakowaniu. Jednak całościowo jest to cały czas bardzo pozytywny samochód. I naprawdę jestem w stanie go polecić. Jeśli będziecie mieli opcję zakupu, to tak. Skrzynia automatyczna również jest warta rozważenia. Gdy samochód można było zakupić w tej limitowanej edycji, podstawowa wersja kosztowała 170 tysięcy złotych, a dopłata do skrzyni automatycznej wynosiła 11 tysięcy złotych. Czyli około 181 tysięcy złotych i mamy dokładnie taki sam, znaczy mielibyśmy dokładnie taki sam samochód, jakim dziś podróżuję. Z uwagi na to, ile mamy tutaj systemów bezpieczeństwa i z uwagi na to, że mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów, to ta cena nie wypada aż tak źle. Nie wydaje się być aż tak wysoka. Całościowo, nowa Toyota GR86 to fantastyczne coupé. I nawet jeśli mamy podstawową wersję wyposażenia, wciąż jest to naprawdę bogato wyposażony samochód, a gdy mamy skrzynię automatyczną, jest to dużo lepszy kompan do codziennego podróżowania w miejskiej dżungli. Naprawdę jeździ się tym samochodem niesamowicie przyjemnie i dużo bezpiecznie. To jest słowo klucz. Dzięki za uwagę. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz. Polubienia tego filmu i czekam na Twoją opinię na temat nowej Toyoty GR86 w sekcji komentarzy poniżej. Dzięki. Cześć.